Dzień dobry Państwu, Jacek Orzuch, rozpoczynamy przegląd prasy dla portalu pch24.pl. W studio wraz ze mną Krystian Kratiuk i Michał Wałach. Witam Was serdecznie. Rozpoczniemy od tematu z ostatniego numeru Do Rzeczy. Plany LGBT wobec Polski. Łukasz Warzecha, autorem artykułu. Pisze on o tym, co jest niby wiadome. Niby wiemy, co się dzieje, jeśli chodzi o tak zwane parady równości, jeśli chodzi o postępu w Polsce, ale zawsze jest ciekawie, kiedy to coś zostaje stwierdzone na papierze. Mówi tutaj o kilku dokumentach. Łukasz Warzecha pisze między innymi o dokument programu Obywatele dla Demokracji, który jest sygnowany logiem Fundacji Batorego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. I właśnie ten dokument zakłada zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. I pisze Warzecha, przekładając z języka NGO na polski, program miał wspierać również typowe lewicowe inicjatywy poszukujące wroga w każdym, kto krytykuje postęp i opowiada się za konserwatywnym modelem społecznym. Podsumowując, w 2017 roku wykonanie programu, prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar mówił, że program trafił w potrzeby chwili, promował tolerancję, przekonywał do demokracji, ochrony praw obywatelskich, uczył szacunku dla innych i akceptacji dla odmienności w czasie, gdy coraz częściej do głosu dochodzi populizm i demagogia, nienawiść i wrogość do innych. I można powiedzieć tak, że to jest ten dokument sygnowany przez Fundację Batorego, ale co ciekawe, w 2015 roku pojawił się jeszcze bardziej chyba szczegółowy dokument, który powstał pod takim pretekstem zaradzenia kryzysowi uchodźczemu. Projekt Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza był jednym z bardzo wielu obsłużonych w ramach programu grantowego i mógł umknąć uwadze, a nie słusznie. Trudno orzec, czy jego realizacja była wynikiem lekkomyślności ze strony autorów, czy też po prostu NGO z kręgów LGBT musiało przepalić pieniądze z grantu i dlatego było zmuszone upublicznić jakkolwiek dyskretnie rezultaty swoich prac. Dość, że w wyniku powstał dokument, który zaprzecza zasadzie nieujawniania strategii środowisk homoseksualnych. Założenie jest takie, że ludziom łatwiej będzie pogodzić się ze stopniowymi zmianami, do których będą mieli się czas przyzwyczaić, a których ostatecznego celu nie będą dostrzegać. I jest to założenie słuszne, bo tak zadziałało wszędzie tam, gdzie lobby LGBT udało się rozbić tradycyjny ład społeczny. Za pierwszy cel można uznać dwie kwestie. Pierwsza to umożliwienie adopcji homoseksualnym parom. Druga to wprowadzenie ostrych i bezwzględnych kar za wszelką krytykę środowisk LGBT. I dalej pisze Warzecha o tym programie, ale już teraz możemy powiedzieć, że ten program realizuje się na naszych oczach. Ten program realizuje się na naszych oczach nie od dziś. Rzeczywiście trwa to już, powiedziałbym, nawet dwie dekady. Oczywiście z różnym tempem, bo mądrości etapów wśród rewolucjonistów są różne. Ale już dwie dekady temu Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi ukuło pewne sformułowanie. Widząc pierwszy marsz w Krakowie, który miał się odbyć w roku 2001, nasi starsi koledzy zaczęli mówić o promocji homoseksualizmu. O tym, że oto na naszych oczach buduje się ruch mający promować homoseksualizm. Wtedy to hasło było wyśmiewane. Dzisiaj to hasło jest już na ustach wszystkich po tak zwanej prawej stronie, czy prawej stronie internetu, czy prawej stronie opinii publicznej. Również w Kościele to sformułowanie dochodzi do głosu. Dlaczego to sformułowanie jest tak istotne w tym kontekście wspomnianego przez Ciebie artykułu? Otóż dlatego, że Łukasz Warzecha nie mógł wiedzieć, bo pisał tekst przed sobotą, tak się zamykają cykle wydawnicze tygodników, że w weekend pójdzie ulicami Lublina marsz, w którym na czele marszu idący ludzie będą nieśli transparent z napisem Promocja Homoseksualizmu Plus. Taki mieli, drodzy Państwo, transparent. Po raz pierwszy wzięli to hasło wymyślone tu w tym środowisku kilkanaście czy już nawet 20 lat temu i wzięli je jako swoje, żeby zaadaptować je i żeby pokazać tak, owszem, już się nie ukrywamy, my chcemy wypromować homoseksualizm, nie chcemy pokazać, że my jesteśmy tylko tacy, tak? I autobusami obwozimy się po całej Polsce, bo brakuje nam ludzi w każdym mieście, więc tym razem do Lublina przyjechaliśmy. Nie, oni chcą wypromować ten styl życia, homoseksualny, grzeszny styl życia, za który to styl życia Pan Bóg na przykład ukarał Sodomę, wśród waszych dzieci. Więc czas najwyższy w tej sprawie się obudzić. I głównym hasłem jest
wasze dzieci będą takie jak my. No właśnie, to hasło padło bodaj na jednej z manifestacji w Niemczech, gdzie obrońcy życia czy środowiska konserwatywne prawej strony, coś, jeśli dobrze pamiętam, protestowały i właśnie tam się pojawiło hasło ze strony środowisk lewicowych, homoseksualnych, wasze dzieci będą takie jak my. Ale chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co Krystian powiedział, to znaczy do tego obwożenia. To jest jakby też znamienne. Kiedyś te parady, te marsze homoseksualistów no miały miejsce w największych ośrodkach. Kraków, Warszawa. A teraz w zasadzie od zeszłego roku pojawiła się taka jakaś tendencja, żeby te imprezy odbywały się no, praktycznie w miastach powiatowych. Dzięki czemu trwają przez cały rok. Właśnie i tutaj tak naprawdę widać to wyraźnie, że ich uczestnicy są obwożeni, wręcz jakby byli klientami biur podróży i zwiedzali sobie piękną naszą polską ojczyznę, ale jeżdżą od miasta do miasta w różnych terminach, rzadko kiedy to się zdarza, żeby w ciągu jednego weekendu były dwie parady równości w Polsce, tylko właśnie w różne kolejne weekendy, żeby no pokazać, że no popatrzcie, my jesteśmy tutaj, na prowincji, no na dole jesteśmy tutaj wśród was, wśród społeczeństwa, my nie jesteśmy tylko jakimiś tam celebrytami, my jesteśmy tutaj, prawda? Ale prawda jest inna, to są bardzo często po prostu spadochroniarze. A to, że przyjechaliśmy właśnie akurat z Warszawy, z Londynu, z Berlina i z Tel Awiwu, to jest akurat przypadek. Mówię o tych miastach, dlatego że tam odbywają się największe parady tak zwanej dumy gejowskiej na świecie. Jacku, możesz przytoczyć tytuł tego artykułu Łukasza Warzechy? Plany LGBT wobec Polski. No właśnie, jakie są plany LGBT wobec Polski? Drodzy Państwo, warto to sobie uświadomić. O tym pisze autor, o tym my od lat też staramy się mówić. Władza w Polsce dzisiaj nie zmieni prawa tak, aby wprowadzić na przykład małżeństwa, tak zwane małżeństwa jednopłciowe. Ale może to za chwilę zrobić społeczeństwo, chociażby w referendum. Bo tak to się odbywało na przykład w katolickiej do niedawna Irlandii. Tam wielkie koncerny medialne, wielkie koncerny również niemedialne, ale samochodowe, spożywcze i tak dalej, promowały te dumy, miesiące dumy gejowskiej właśnie, czy teraz to już, nie wiem, pół roku dumy gejowskiej jest, bo w Polsce tylko przez pół roku można maszerować, potem jest za zimno, to chociaż tyle, chwała Panu, że mamy od czasu do czasu srogie zimy. Im jest za zimno. Katolicy chodzą także podczas Marszu Wszechkróli. Nam zimno nie przeszkadza. No tak, ale okej. Okay. Natomiast może być tak, już za chwilę, że sondaże zaczną pokazywać, że 55, potem 60, 65% ludzi uległo tej wielkiej kampanii finansowanej za zagraniczne pieniądze z funduszy norweskich przez Fundację Batorego i inne rzeczy. I wtedy obudzimy się z ręką w nocniku i okaże się, że rzeczywiście staliśmy się drugą Irlandią, jak to nam jeden z premierów jakiś czas temu obiecywał. No i można powiedzieć, że już jeśli chodzi o ten drugi aspekt, czyli bezwzględne kary za wszelką krytykę środowisk LGBT, to już też się zaczyna realizować. Przecież pamiętamy niedawno, to była chyba uchwała konferencji rektorów tak szkół wyższych, tak? Gdzie pod pretekstem do niej był artykuł profesora Aleksandra Nalaskowskiego w Tygodniku W Sieci. No i tam rektorzy, niektórzy, dają jasno do zrozumienia, że ich celem jest zamordyzm. Ich celem jest jakiekolwiek tępienie jakiejkolwiek krytyki wobec tej ideologii LGBT. Oczywiście nie wszyscy rektorzy szkół polskich są polskich szkół wyższych są tego zdania. Natomiast ten dokument został w jakiś sposób podjęty, więc musiało tam być jakieś kworum, musiała tam być jakaś większość. I to jest zagrożenie, że środka tak naprawdę tego aspektu społeczeństwa, tego miejsca, gdzie powinna być jak największa wolność słowa, czyli właśnie ze środowiska akademickiego, wypływa tępy komunistyczne, można spokojnie powiedzieć, bo to i też jeśli chodzi o powiązania personalne niektórych z tych ludzi i jeśli chodzi o poglądy komunistyczne, bo to już nawet nie postkomunistyczny, tylko komunistyczny zamordyzm.
No dokładnie tak, to są stare, sprawdzone wzorce. Z jednej strony promujemy pewne postawy, z drugiej strony od góry zakazujemy innych postaw, w związku z tym rodzi się na naszych oczach dyktatura LGBT+. To hasło dzisiaj jest jeszcze wyśmiewane, tak jak 20 lat temu wyśmiewane było hasło promocja homoseksualizmu. Ale powiedzmy panowie, jeśli można, jak konkretnie będzie to przebiegać, bo jakby cenzurowanie ludzi, którzy mówią wprost, że homoseksualizm jest grzechem, to jest jakby jakiś tam taki cel dalekosiężny, czy adopcja dzieci, ale oni będą działać i już działają taką metodą salami. Po troszeczku małymi kroczkami, to znaczy no, nawet Paweł Rabiej w przypływie jakiejś takiej otwartości wyznał, jakie są cele, tak? Paweł Rabiej, Rafał Grupiński, tak. Kiedy był pytany podczas jednej z manifestacji. Tak. I to nie będzie od razu jakiś postulat, żeby wprowadzić tak zwane małżeństwa jednopłciowe. To będzie delikatnie. Najpierw pojawi się jakieś hasło, no przecież oni razem żyją, no to może u lekarza, żeby się dowiedzieli, prawda, dziedziczenie, no to związki partnerskie. I potem po kawałeczku ten torcik będzie odcinany i te zmiany będą przeprowadzone w ten sposób. I ten program jest rozpisany, tak jak powiedziałem dokładnie, przynajmniej wedle dokumentu Stowarzyszenia Miłości Nie Wyklucza. Istnieje realna szansa uregulowania sytuacji prawnej par jednopłciowych w przyszłej kadencji Sejmu 2019-2023 poprzez wprowadzenie związków partnerskich, a nawet przy wzroście poparcia społecznego równości małżeńskiej. Konieczne są jednak do tego osłabienie Prawa i Sprawiedliwości i innych partii skrajnie konserwatywnych, czyli dla tych środowisk Prawo i Sprawiedliwość jest jedną z partii skrajnie konserwatywnych, to warte odnotowania, oraz wzrost poparcia społecznego dla regulacji równościowych. To jest właśnie to, co mówiliście, że być może referendum, skoro tam okaże się, że w różnych sondażach fabrykowanych 80% osób to popiera, no to zróbcie referendum, tak? I pozostałe ogólnopolskie komitety, z wyjątkiem Lewicy, są przeciw takiemu, z tych, które mają szansę się dostać do parlamentu, deklarują się przynajmniej tak formalnie przeciwko temu. Chociaż już mówiliśmy o Grupińskim czy o Rabieju. To pozostałe ogólnopolskie komitety z wyjątkiem Lewicy są przeciw, więc stara huba nie całkiem się jeszcze sprawdzi w tej kadencji. W następnej, w 2025 roku, takie ugrupowania mają być już 4. Do strategii wpisano liczbę parlamentarzystów, którzy mają wspierać ten postulat. 200 w 2020 roku i 400 w 2025 roku. Przypominam, że parlamentarzystów w Polsce jest 560, z czego 460 to posłowie i 100 to senatorowie. Dlatego prawdziwa kontrrewolucja, której niektórzy wyborcy PiS-u od tej partii oczekiwali, kiedy dochodziła do władzy, polegałaby na wprowadzeniu natychmiastowym zakazu promocji homoseksualizmu, symboli, prowokacji. Dzieje się coś zupełnie innego. Wiemy, że w tej chwili w Lublinie, czy wcześniej w Płocku, policja uznaje te manifestacje, zgodnie z prawem zresztą, za całkowicie legalne, w związku z czym ci, którzy się im przeciwstawiają, są wynoszeni i aresztowani, a 15-latkowie, którzy biorą udział w tych kontrmanifestacjach, otrzymują kuratorów sądowych, jak to się stało z panem Jakubem Baryłą. Myślę, że z tego tematu możemy przejść do Newsweeka, bo to nie będzie jakieś radykalne przejście, bo proszę Państwa, na okładce Newsweeka pan Jacek Denel, czyli nie wiem, chłopak, mąż, konkubent jednego z publicystów Tygodnika Powszechnego. Tak się, proszę Państwa, składa w dzisiejszym świecie medialnym. Jak to wszystko niedaleko pada jabłko od jabłoni, można tak powiedzieć. Bardzo wszystkie te koligacje są bliskie. Także Tygodnik Powszechny, Newsweek. Piękny tytuł ten okładkowy. Idziemy w stronę katofaszyzmu. Właśnie tutaj pan Jacek Denel ostrzega przed katofaszyzmem, ale nie o tym dzisiaj będzie mowa. Jeśli chodzi o Newsweek, to najpierw taki kącik humorystyczny, bo Newsweek co tydzień publikuje takie notowania. Kto w tym tygodniu, tak czyje akcje, że tak powiem, wzrosły w rankingu. Na przykład, nie wiem, ktoś osiągnął jakiś znaczący sukces, albo kto politycznie, albo życiowo przegrał, to ten właśnie jest na dole, a właśnie zwyżkuje ten, komu się coś udało. I kto w tym momencie zwyżkuje w Newsweeku. Proszę Państwa, Rafał Trzaskowski, i to jest kącik poważny, a my to zrobimy jako kącik humorystyczny, bo co napisał Newsweek? Prezydent Warszawy sprawdził się jako gospodarz miasta podczas awarii oczyszczalni Czajka. Tak uważa 70% warszawiaków ankietowanych przez Kantar Polska. Także pozdrowienia dla warszawiaków, którzy... Dobra, nieważne. Jakiś czas temu zmarł
Jan Kobuszewski, aktor. Państwo się dziwią, dlaczego mówię o nim w tym kontekście. Otóż on prowadził taki monolog, który na naszych łamach przypomniał Tomasz Żak w programie Kultura Tak. Ten monolog mniej więcej zaczynał się od słów: idę sobie ulicą, patrzę, na chodniku coś leży. Podchodzę bliżej, patrzę, takie szare, okrągłe, podnoszę. O, rozum. Nieużywany. Tak mi się jakoś skojarzyło. A propos nieużywanego rozumu, kto w tym tygodniu osiągnął, że tak powiem, te doły, takie, kto w tym tygodniu, komu się nie powiodło, kto poniósł porażkę? Siatkarska reprezentacja Polski. Przypominam, brązowy medal Mistrzostw Europy. Siatkarska reprezentacja Polski miała walczyć o złoty medal Mistrzostw Europy, ale po fatalnym meczu ze Słowenią nie weszła do finału. Nie, ale ja myślę, że to jest jednak... to jest powód do bycia, na dołowania w rankingach Newsweeka. Nie, ale ja mam wrażenie, że pozwolę sobie stanąć w obronie Newsweeka. Może to jest błąd drukarski. Może to jakoś... może reprezentacja powinna być jako zyskująca, a Trzaskowski i niestety warszawiacy, którzy go oceniają w taki sposób, to na dole może to jest właśnie jakiś taki... Redaktor Michał Wała chciał powiedzieć: odwróć tabelę, Trzaskowski znowu na czele. Przypomnę tylko, że warszawiacy gremialnie w pierwszej turze wyborów wybrali prezydenta Trzaskowskiego. Teraz w podobnym stosunku głosów go popierają. Może dobrze im tak. Mają taką Warszawę, na jaką zasłużyli. Chyba tak. Dobrze, no to siatkarska prezydencja. Ja myślę, że tu jest powód taki podskórny, bo o co chodzi z tą siatkarską reprezentacją? Czemu akurat oni tak są godni opłakiwania w tym tygodniu? Bo mimo naturalizowanych zawodników, to cały czas większość stanowią ci urodzeni w Polsce. Tak, i przyjęli, i trener podziękował premierowi Morawieckiemu za dostarczenie rządowego samolotu do Słowenii. Ale myślę, że gdyby nasi siatkarze wygrali, zdobyli złoty medal, to byłoby jeszcze gorzej. No bo wiecie panowie, duma narodowa, jakieś takie rzeczy. Nacjonalizm jest nacjonalizm, to już w ogóle jest faszyzm, to już nie katofaszyzm, który jest na okładce. Hymnem siatkarskiej reprezentacji Polski jest piosenka o małym rycerzu Michale Wołodyjowskim, który z całą pewnością kojarzy się ze wszystkim, ale nie z nowoczesnością i nie wiem, ruchem LGBT na przykład. O, zdecydowanie nie. Proszę Państwa, to jeszcze a propos świata według Newsweeka, taka główna porcja tej strawy intelektualnej dzisiejszej, jeśli chodzi o tygodnik Tomasza Lisa. Newsweek jak z Warszawy, nie z całej Warszawy, bo nie chcemy tutaj obrażać warszawiaków, tak? Tylko jak z, nie wiem, z redakcji Newsweeka wygląda świat? No to widzieliśmy już, jeśli chodzi o rankingi. Natomiast jak wygląda polska wieś, jeśli chodzi o redakcję Newsweeka? Witamy w małopolskiej wsi Odmęt, gdzie kończy się rozum, a zaczyna życie. Mówi Marcin, blondyn, 24 lata, singiel, podobnie jak dwóch na trzech polskich rolników w jego wieku. Tak się zaczyna taki quasi reportaż Newsweeka. I jak właśnie Newsweek widzi tę polską wieś? Kiedy mężczyźni na przykład myślą o kobietach, mówią tak: akurat ta była, jak mówi, dobrym materiałem na człowieka i na porządną kobietę. Czyli tutaj właśnie rozdzielenie. Polscy rolnicy rozdzielają tak. Bycie człowiekiem, bycie porządną kobietą. Spotykała się z rówieśnikami bez zasad i ambicji, dla których liczy się tylko papierosy i flaszka. Było źle? Opieprzał. Było dobrze? W sobotę zabierał na dyskotekę do klubu Europa. W niedzielę do kościoła. Czyli właśnie takie pomieszanie takiego folkloru. Wszystko wiejski folklor, tak? I kościół, i dyskoteka w klubie Europa. I trochę przemocy, no bo jak on ją zabierał do kościoła jednak, prawda? To wynika z tego, że przymuszał być może nawet. Alkohol, papierosy, wiejskie potańcówki i kościół. Tym się charakteryzuje to wszystko, o czym pisze Newsweek. Jak dochodzi do kłótni między właśnie typowym polskim chłopakiem ze wsi a jego dziewczyną? Zaczęło się jak z innymi, od pretensji, że nie odpisuję na Messengerze. A jak mam odpisać, kiedy siedzę na traktorze i nie mam wolnej ręki? I to jest, nie wiem, oni chyba... A odpisywałeś kiedyś z traktora na Messengerze? Nie. Ale powiem szczerze, że mam wrażenie, jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś, nazwijmy to taki wielkomiejski warszawiak, który mieszka tuż obok redakcji Newsweeka, kiedy jest zajęty, to też może nie odpisać na Messengerze.
Ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Natomiast ten artykuł, rzecz jasna, wpisuje się w trwającą od dłuższego czasu kampanię... Zohydzania już nawet nie tylko polskiej wsi, ale chodzi o zohydzanie mężczyzn, młodych polskich mężczyzn jako takich. Oni nie pasują do dzisiejszej lewicowej opowieści czy narracji, jakby to chcieli powiedzieć właśnie redaktorzy tego tygodnika. Młody mężczyzna dzisiejszy, jak wskazują wszystkie statystyki, w większości jest dosyć zachowawczy, konserwatywny, chodzi do kościoła albo na marsze niepodległości. O, to przepraszam, tutaj Newsweek powiedział prawdę, że głosują na PiS albo na Konfederację. A właśnie, i inne grzechy mają, inni szatani są tam czynni w tych młodych męskich środowiskach, a kobiety są wykształcone lepiej, częściej popierają związki partnerskie wśród... O co chodzi w tym artykule? Chodzi o to, że jest dużo singli, właśnie takich polskich, tych właśnie wiejskich, tych chłopaków, takich właśnie, którzy z Warszawy wyglądają w ogóle nieciekawie zupełnie. I można powiedzieć tak, że dlaczego oni są singlami? Bo 80% młodych i samotnych mężczyzn uważa, że rolą mężczyzny jest praca i utrzymanie rodziny. Takie mają dziwne poglądy w ogóle. Związki partnerskie popiera tylko 49% z nich. No słabo, nie? Wśród młodych kobiet to aż 73%. Dlatego kobiety właśnie nie mogą sobie znaleźć pasującego im poziomem faceta, bo popierają związki, a mężczyźni są głupi i nie popierają. Połowa młodych mężczyzn zgadza się z twierdzeniem, że czasem rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane niż rządy demokratyczne. Najchętniej głosują na Konfederację i PiS, jak powiedziałem. Najwięcej samotnych młodych mężczyzn mieszka w Małopolsce. To dziwne, my jesteśmy z Małopolski, a wszyscy jesteśmy żonaci chyba z tego, co... No to ciekawe, bo zawsze miałem wrażenie, że to Podkarpacie jest traktowane jako takie epicentrum wszelkiego zła dla tego typu redakcji. Tak, i sobie wyobraź, że być może w Newsweeku zabrakło po prostu odważnych młodych kobiet, które by pojechały na Podkarpacie, bo tam to w ogóle już nie wiadomo, co by je spotkało. A tak do Małopolski to jeszcze takie, powiedzmy, przedmurze Podkarpacia, takie antymurale Podkarpacia i tam można było jeszcze zrobić jakiś bezpieczny w miarę ten reportaż. Ale opisowy na miejscowość... Ludzie mają traktory, a na Podkarpacie to już nie wiadomo. Ale miejscowość jest blisko, chociaż w Małopolsce blisko Podkarpacia. Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Ale jak sobie myślą te polskie właśnie single popierające PiS albo Konfederację, te wieśniaki, jak sobie myślą? Przydałaby się jakaś wojna, wtedy by doceniły kobiety, że chłop jest, jak mówi PiS, po to, żeby bronił i żywił, a nie tańczył, gadał i wypłakiwał się ze swoich problemów. Właśnie te chcą wojny. Właśnie te wieśniaki polskie chcą wojny, które głosują na PiS i dlatego właśnie chcą wywołać wojnę albo na Konfederację, tak? I tylko wszystko fajnie, tylko o tym, że żywią i bronią, mówił ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz, którego Tomasz Lis, redaktor naczelny Newsweeka, w swoich ochoczych, gorących tweetach namawiał cały czas do wejścia w koalicję z Platformą Obywatelską. I tak go namawiał, że do dzisiaj mówi, że to jest wszystko, każdy głos na opozycję demokratyczną, do której tym razem zalicza Kosiniaka-Kamysza, jak rozumiem również Pawła Kukiza. No bo są teraz akurat taka jest mądrość, że razem są, no to oni mówią, że żywią i bronią, więc jak to się dzieje? No być może gdyby posłuchał pan Kosiniak-Kamysz Tomasza Lisa i wszedł do tej koalicji obywatelskiej, to by nie mówił tak o polskich chłopach. Być może to jest jakieś rozwiązanie. Może to jest jakiś taki sprytny zabieg, że tygodnik pana Lisa podpowiada panu Kosiniakowi Kamyszowi, co zrobić, żeby trafić do wyborców na wsi. Może właśnie, żeby PSL zaczął mówić takim językiem autorytarnym, a potem nagle po wyborach przeskoczył i stał się częścią liberalnej demokracji. Dobrze, opuszczamy już tę krynicę mądrości, jaką jest tego tygodniowy tygodnik Newsweek z okładką, z patrzącym na nas konkubentem tygodnika publicysty, tygodnika powszechnego. I przechodzimy do artykułu Grzegorza Górnego w tygodniku Sieci. Grzegorz Górny pisze o nowym humanizmie i zadaje pytanie, czy jest to ideologia XXI wieku. Wiele osób posługuje się enigmatycznym zwrotem nowy humanizm. Do nich zalicza się premier Włoch Giuseppe Conte, prezydent Francji Emmanuel Macron i o
o dziwo papież Franciszek. Z niego właśnie cytaty są pokaźną częścią artykułu Grzegorza Górnego. Główną, jak wskazują życzliwi mu komentatorzy, mówi o papieżu Franciszku, główną racją jest chęć budowania świata, pokoju, solidarności, współpracy, braterstwa i dialogu bez wojen, waśni, nienawiści i konfliktów. Watykanista Sandro Magister zwrócił uwagę, że promując nową inicjatywę, Franciszek ani razu nie wspomniał o Bogu, Jezusie czy Kościele, mówił natomiast o nowym humanizmie, wspólnym domu, powszechnej solidarności, braterstwie, konwergencji czy akceptacji. Takim samym językiem posługuje się Emmanuel Macron i ostatnio premier Włoch Giuseppe Conte. W dokumencie, do którego odwołuje się papież Franciszek i do którego często odsyła, czyli deklaracji podpisanej w lutym tego roku wspólnie z wielkim imamem Egiptu Ahmedem el-Tayebem w lutym w Abu Zabi, w dokumencie znalazło się m.in. następujące zdanie. Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są rzeczami, których Bóg chce w swojej mądrości, przez którą stworzył istoty ludzkie. To jest ten dokument tak ostro krytykowany przez kardynała Berka i biskupa Atanasiusa Schneidera. Ciężko nawet skomentować to, zwłaszcza przechodząc z tak krotochwilnych tematów, jakimi przed chwilą się zajmowaliśmy, do spraw naprawdę najpoważniejszych. No sądzę, że te słowa tutaj przytoczone i ten opis nowego humanizmu, on się ładnie wpisuje w rozpoczynający się za chwilę w Rzymie synod do spraw Amazonii. Tam idziemy jeszcze o krok dalej. Tam już jest coś więcej niż humanizm. Tam jest humanizm plus, chciałoby się powiedzieć. To jest nie tylko doszukiwanie się pierwiastków dobra w każdej ludzkiej kulturze, to znaczy nawet w pierwotnej kulturze Indian, którzy jeszcze do niedawna zjadali siebie nawzajem i wykorzystywali w sposób haniebny swoje dzieci po prostu w tych amazońskich namiotach, którzy odrzucają jakąkolwiek cywilizację i pozwalają masowo swoim dzieciom umierać na przykład na zapalenie płuc, ale dostrzega się też w tym nowym nurcie właśnie politeizm, a więc to, że wszystkie religie są chciane przez Boga. No skoro, jeżeli Pan Bóg chciałby wszystkich religii rzeczywiście, no to w Jego objawieniu, które my, katolicy, znamy z kart Pisma Świętego, pewnie gdzieś by to powiedział i bałwochwarcy nie byliby przez Niego wielokrotnie karani i nie słyszelibyśmy, że brama do Królestwa Niebieskiego jest bramą wyjątkowo ciasną, przez którą bardzo niewielu wejdzie. No cóż, za każdym razem, kiedy pojawia się temat obecnej ekipy panującej w Watykanie, zachęcamy Państwa do tego, aby chwycić w dłoń różańce, a dzisiaj jest akurat dobra ku temu data, jeżeli ktoś nie ma zwyczaju odmawiania codziennego różańca w intencji Ojca Świętego i całego Kościoła, to zaczyna się miesiąc różańcowy, miesiąc październik, właśnie dziś, więc to będzie chyba najlepsze podsumowanie tej informacji, którą nam tutaj przekazałeś. Ciężko coś dodać do tego, co Krystian powiedział, natomiast ja bym zwrócił tylko uwagę na język, jaki jest stosowany tutaj w tych sprawach. No jest to język niereligijny, nie teologiczny, tylko język taki bardzo mocno z pogranicza nauk humanistycznych, może socjologii. Ciężko czegoś nawet przełożyć na kategorię teologiczne. Dokładnie. To jest tak niejasny, tak płynny, tak nic nieznaczący, albo prawie nic nieznaczący, że ciężko tutaj cokolwiek. Bardzo ładnie nazwałeś to, co miałem na myśli. A jeszcze chciałbym zauważyć już tak na końcu, że przeczytałem tam fragment, który za chwilę jeszcze raz przeczytam, bo chciałem go w pewnym kontekście osadzić, bo jeśli chodzi o tę deklarację, to sam Franciszek, jak pisze Grzegorz Górny, jak przyznał na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Abu Dhabi, zdawał sobie sprawę z kontrowersji, jakie może wywołać ten zapis o pluralizmie religijnym. Ale po długim namyśle zdecydował się podjąć to ryzyko w imię wyższych racji. I tymi właśnie wyższymi racjami, główną, jak wskazują mu życzliwi z tych wyższych racji, jest chęć budowania świata pokoju, solidarności, współpracy, braterstwa, dialogu, bez wojen, właśnie nienawiści i konfliktów. To jest wyższa racja, tak? To znaczy, to czy jest pluralizm religijny, czy wiara katolicka jest prawdziwa, czy jest nieprawdziwa, czy jest jedną z prawdziwych wiar, to jest coś, co jest taką średnią racją, a wyższe racje, no to jest właśnie to, co piszą komentatorzy życzliwi Franciszkowi, czyli chęć budowania pokoju, solidarności, bez wojen, nienawiści i konfliktów, i to jest wyższe. Jest to z całą pewnością piękne wytłumaczenie i streszczenie tego, co Grzegorz Górny nazwał nowym humanizmem.
Myślę, że na nowym humanizmie zakończymy dzisiejszy przegląd prasy. Wraz ze mną komentowali Krystian Kratiuk i Michał Wałach. Ja się z Państwem żegnam. Jacek Gorzuk. Do zobaczenia.